ruszył nowy sezon kościerskiej halówki. Ta informacja z pewnością ucieszy fanów halowej piłki kopanej, którzy od lutego z niecierpliwością czekali na powrót tych rozgrywek. W tym roku widzowie mają okazję bliżej przyjrzeć się grze aż 27 drużyn. W tym roku do kolejnej edycji halówki naszej kościerskiej przystąpiło 8 zespołów w pierwszej lidze, 8 zespołów w drugiej lidze i 11 zespołów w trzeciej lidze. Jest to więcej niż w poprzedniej edycji, o 2 zespoły więcej, także jest to też to jakiś element zadowalający, tak? Że nasza popularność naszej ligi wzrasta, a nie maleje. Rozgrywki rozgrywamy w soboty drugiej ligi. Pierwsza liga gra w niedzielę od godziny 10 i przepraszam, trzecia liga w niedzielę od 10, pierwsza liga gra od godziny 16:30. Gramy na trzech halach, mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem, który znajdziecie Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku Halówka Kościerzyna. I tak, druga liga gra w soboty i to najczęściej Sokolnia Wielki Klincz, trzecia liga gra w Wielkim Klinczu i w Skorzewie, natomiast pierwsza liga w większości wypadków na Sokolni, tam chyba dwie kolejki są, które będą rozegrane w Wielkim Klinczu. Na pytanie, dlaczego warto przybyć na mecze kościerskiej halówki, mamy jedną odpowiedź. Grają tam znajomi, tak? Każda drużyna to są mieszkańcy powiatu, mieszkańcy Kościerzyny, mieszkańcy gminy Kościerzyna, wszystkich gmin dookoła, także na pewno warto jest przyjść popatrzeć, jak gra kolega, sąsiad. No najważniejsze to są nasi ludzie i się świetnie bawią, tak? A my przy tym, robiąc swoje lekcje na trybunach, też ich mobilizujemy do tego, żeby oni jak najlepiej grali, tak? I mieli z tego jak największą frajdę. A już dziś wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przybycia na kolejne mecze. Najbliższy z nich zostanie rozegrany już 7 grudnia na kościerskiej Sokolni.